Drodzy, będę kontynuował i chcę zakończyć to, co Jakub mówi na temat języka. Może nie tylko on, ale on nas prowokuje, bo jak powiedzieliśmy, list Jakuba jest taką katechezą, takim nauczaniem. I Jakub porusza przeróżne tematy, i tak idzie, rozpoczyna jeden temat, później drugi temat, później trzeci, a dalej go w liście. Każdy z nich gdzieś tam później kontynuuje i mówiliśmy już o doświadczeniach, jak to jest ważne i dlaczego powinniśmy radować się. Kiedy te doświadczenia przychodzą, mówiliśmy i mówimy też o języku, o tym, że w jaki sposób mamy mówić i jak pilnować naszego, naszego języka. W trzecim rozdziale tego, tego listu Jakuba on wyraźnie przyrównuje nasz język do steru małego, albo przyrównuje do wędzidła, albo przyrównuje do po prostu ognia, małego ognia, który potrafi rozpalić cały las. I tak samo język, język człowieka jest w stanie... Coś rozpalić ku dobremu i coś rozpalić ku bardzo złemu. Mówiliśmy o tym, że, że ważne jest, bo w mocy naszego języka jest życie i śmierć. I to, co wypowiadamy naszymi ustami, tym też karmimy się. Kiedy wypowiadasz negatywne słowa na swój temat, czy negatywne słowa o innych, to to coraz bardziej jest w Tobie te rzeczy, te myśli, to co mówisz. Ale jeżeli wypowiadamy dobre rzeczy, dobre słowa, drodzy, to z kolei także tym karmimy siebie, wypełniamy siebie tymi dobrymi rzeczami. I to przynosi błogosławieństwo i nam, i tym, którzy nas słuchają. Tak więc ważne jest, abym kontrolował, i Dawid modli się wręcz o to, Panie, postaw stróża u wrót mojego języka. Potrzebujemy pomocy od Boga. Jakub mówi: Człowiek doskonały to ten, który umie zapanować nad swoim językiem, nad swoją mową, a jest w stanie we właściwym momencie się powstrzymać. Nie używa swojej mowy tak jak on mówi. Nie może być tak, bracia, że raz przeklinacie tym samym językiem, a raz błogosławicie tym samym językiem. Bo albo jesteś słodką wodą, słodkim źródłem, albo jesteś brudnym, pełnym zła, nieczystości. I Słowo Boże wyraźnie mówi, że z obfitości serca mówią nasze usta. A więc czym jesteśmy wypełnieni, to z nas po prostu wychodzi. Jezus nauczał wręcz, że nic nie jest w stanie nas zabrudzić, to co wchodzi do naszych ust. To jest takie, jakby Pan Jezus powiedział, że to co w Zakonie było, te czyste, nieczyste, one już teraz nie mają takiego znaczenia. Jestem przekonany, że w zakonie te czyste i nieczyste zwierzęta bardziej miały podkreślić, pokazać nad świętość i brak świętości. Ale mówi nie to, że nie umytymi rękoma jecie, bo faryzeusze no, dochodzili do przesady. Oni się czuli tak święci, bo przecież umył ręce przed jedzeniem, bo obmył kubek przed jedzeniem, bo zanim się położył spać, wytarczy obmył swoje łoże, i to dawało im takie poczucie świętości. Ale w tym nie ma świętości. W tym jest tylko czystość albo brud, w sensie takim zewnętrznym, ale nie świętość. Tylko wiecie, diabeł i my sami potrafimy się tak oszukiwać, że przez zewnętrzne rzeczy myślimy, że będziemy bardziej świętymi. Bardziej taka pobożna mina, święta. No, jak najmniej się śmiać i uśmiechać, bo to wtedy rzeczywiście już taki jest. Ale Słowo Boże tak wcale nie naucza. W niebie jest wiele radości, wśród chrześcijan jest wiele radości i wiele śmiechu, zdrowego śmiechu, zdrowej radości. Bo przecież nikt z nas nie będzie się śmiał z czegoś, co jest nieczyste i brudne, z jakiegoś, wiecie, dowcipu, który sam sobie, no. Nigdy nie powinien wyjść z naszych ust, czy jakieś, jakieś dwuznaczności, które prowadzą do czegoś niemoralnego w myśleniu tych, którzy słuchają. Mowa albo będzie przynosić życie, albo będzie budować, albo będzie sprawiać wiarę w życiu drugiego człowieka i zachętę, albo będzie niszczyć, burzyć, powodować napięcia, kłótnie, spory, walki. Właśnie mowa. W przypowieściach Salomona w szóstym rozdziale, wierszu 16 do 19, są rzeczy, których Bóg nienawidzi. Bóg wielu rzeczy nienawidzi. Całych, tam jest powiedziane, że dla niego czymś ohydnym, okropnym. E, są grzechy związane z praktykami okultystycznymi, jak magia, czary, wróżby. Tego Bóg nienawidzi. Bo w ten sposób człowiek daje przystęp siłom demonicznym, siłom ciemności, diabłu do swojego życia. Ale zobaczcie co tutaj, o czym Bóg mówi, czego on nienawidzi, czym się brzydzi, co nigdy nie znajdzie aprobaty u niego. Czytamy tak, człowiek niego 16 wiersz. Oto sześć rzeczy, które Pan odrzuca. Tu jest u nas jest to chyba w Warszawskiej, jest, których Pan nienawidzi. Siedem, którymi się brzydzi: wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce splamione niewinną krwią, serce knujące podłe plany, nogi gotowe biec do zła, fałszywy świadek z matactwami oraz podżegacz, który skłuca braci. A więc mamy tutaj siedem wymienionych rzeczy którymi, które Bóg nienawidzi, którymi się brzydzi. Zwróćcie uwagę, że na te siedem rzeczy trzy dotyczą mowy człowieka, naszego języka. Tu jest mowa o kłamliwym języku. Wiecie, Słowo Boże wyraźnie mówi, że do Królestwa Bożego nie wejdą ludzie, którzy kłamią i żyją w kłamstwie. Wydawałoby się, no jak to? On no przecież nie zabił nikogo, no tylko skłamał, tylko kłamie. A jednak pamiętacie, Jezus mówi: Ja jestem droga, prawda i życie. Bóg jest prawdą. Nie ma nic wspólnego z kłamstwem. A więc kłamliwy język, składanie fałszywego świadectwa. Czyli człowiek, który fałszywie mówi i sianie niezgody między braćmi. Taki człowiek, który gdziekolwiek się pojawi, wchodzi między grupę ludzi, potrafi swoim językiem spowodować, że ludzie, którzy żyli w pokoju, którzy się miłowali, którzy patrzyli dobrze na siebie, nagle po prostu przestają się co najmniej lubić, a później nie mogą na siebie patrzeć. Bo on jednemu powiedział to, wiesz, on mówi to, czy powiedział to o tobie. Czy on mówi prawdę, czy nie, to jest jeszcze też inna rzecz. Albo daje jakieś insynuacje, podteksty, i nagle niszczy cały pokój, sieje niezgodę. Zobaczcie, jeden człowiek, to tak jak jedna mucha wpadnie do olejku i olejek jest po olejku. Prawda? Jeden człowiek potrafi zrobić ogromny, rozpalić ogień nieporozumień. A Bóg mówi, ja tego nienawidzę. I ludzie, którzy podżegają, ludzie, którzy to, tako, taki owoc przynoszą, Pan się tym brzydzi, muszą pokutować, odwrócić się od tego. W liście do Kolosan 4, 6 jest napisane, mowa wasza, Niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Ja później Wam przeczytam, co ten wiersz tak naprawdę mówi. On dużo już tutaj jest powiedziane, ale to, to nie jest całe bogactwo tego wiersza, które jest w języku oryginalnym. Mowa Wasza zawsze niech będzie uprzejma, zawsze. Czyli przyłapujemy się na tym, że nie zawsze jesteśmy uprzejmi. Ktoś nam naciśnie na odcisk, trudno o uprzejmość, ale mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma. Wiecie, łagodna odpowiedź uśmierza gniew, jakby gasi kłótnie od razu w zarodku. Bo jeżeli. Atakiem odpowiesz na atak, agresją na agresję, no to rozpalimy ogień. Ale Salomon mówi: łagodna odpowiedź uśmierza gniew i tamuje. I okazuje się, że ktoś był natarł na nas, prawda? A my mu w, w miłości, w łagodności, spokojnie odpowiadamy, i on traci paliwo do kłótni. Bo nagle okazało się, że My nie chcemy walczyć w tym względzie z nim, nie w taki sposób, nie na jego zasadach. Krytykanstwo, narzekanie, sarkaz, niestosowne dowcipy, dwuznaczna mowa, obmawianie, oczernianie niszczą relacje, niszczą też Kościół, wspólnotę. Ludzi drogo, przez, drogo, drogo wykupionych. Dlatego Jakub w 4,11 mówi: Nie obmawiajcie jedni drugich. A więc zwróćcie uwagę na swój język i nie bądźcie tymi, którzy chodzą od jednego do drugiego. Wiecie, obmawianie to też jest, możesz mówić prawdę, ale w złym celu. Nie jest dobrą rzeczą mówienie o słabościach kogoś, to, to świadczy o naszej słabości. To słowo nie obmawiajcie oznacza oczerniać, pomawiać, obmawiać. I bardziej ma tę konotację, że człowiek coś dodatkowo zmyśla, upiększa, ubarwia, powiększa, aby kogoś właśnie oczernić, przedstawić w złym świetle. Jakub mówi, nie wolno wam tego robić. Nie bądźcie tymi ludźmi. Bóg się tym brzydzi, Bóg tego nienawidzi. I tak naprawdę niszczymy świątynię Bożą, czy jednostkę, czy zbór, czy społeczność przez to. Nie obmawiajcie. Jest taki, są takie sytuacje w Biblii opisane, wiele zresztą, ale w księdze Nehemiasza w szóstym rozdziale od 1 do 13 tam jest taka sytuacja, że znacie księgę Nehemiasza, albo przynajmniej większość zna księgę Nehemiasza. Człowiek, który przybył do zburzonej Jerozolimy, aby odbudować mury miasta. Ludzie żyli bardzo biednie. To był dostojnik królewski, został ustanowiony takim, aby, aby tą pracę wykonać, nawet król dał tam środki, żeby mógł odbudować te mury wokół, wokół Jerozolimy i on też bardzo dużo dawał ze swojego majątku, ze swojego bogactwa, które miał, aby odbudowywać te, te mury. Ale bardzo nie podobało się to tym okolicznym mieszkańcom, tym, którzy tam mieszkali, nie należeli do Izraela i do Judy w przeszłości. I im nie podobało się, że Izraelici mogliby znowu tam zamieszkać, czy właściwie odbudować się i jakoś prosperować. I tutaj w tym szóstym rozdziale oni nawet posługują się fałszywymi prorokami. Oni tak niby bardzo życzliwie mówią: chodźmy, porozmawiajmy. Ale Nehemiasz wie, z kim ma do czynienia. I oni rozpuszczają kłamstwa na jego temat. Wiecie, jeżeli nie można tak, no to można poprzez kłamstwo, poprzez oszczerstwo. I ci, którzy na początku chcieli. Pokazać, że oni są tacy przyjaźni, ale jak to nie pomogło, to pokazali prawdziwą twarz i mówią: Chcesz się obwołać królem? Masz swój własny interes w tym wszystkim. Wśród Pogan rozeszła się wieść, że chcecie zbudować królestwo i, i król o tym nic nie wie. A król doskonale wiedział, o co chodzi i co on robi. Kłamstwo. Rozeszła się wieść. Ale Nehemiasz mówi takie piękne słowa: Nie będę z wami rozmawiał, nie będę się z wami układał. To, co powiedzieliście, to jest zmyślone, a ja podjąłem się wielkiej pracy i nie odstąpię od niej. Podoba mi się to wyznanie. Podjąłem się wielkiej pracy. I nie odstąpi od niej. Tak patrzę na nas i na nasz cały zbór, słuchajcie, podjęliśmy się wielkiej pracy tutaj w tym mieście, aby był budowany Kościół Jezusa Chrystusa. I nie wolno nam od tego odstąpić, dać się zniechęcić, odprowadzić. Amen? Nie wolno. Bo Bóg nas postawił w tym miejscu. Aby jego ewangelia mogła być zwiastowana, i aby chwała Boża mogła objawiać się w nas i pośród nas i poprzez nas. Dlatego nie będziemy się zajmować innymi rzeczami, ale będziemy trwać wiernie przy tym, do czego Bóg nas powołał. Wiecie, jest taka inna rzecz. Przykład Mojżesza w czwartym rozdziale. W Czwartej Księdze Mojżeszowej, w dwunastym rozdziale, jest taka historia o to ro, rodzeństwo Mojżesza. Starsza siostra Miriam, przecież, która się nim opiekowała, jak się urodził, jego brat Aaron. I ta historia o tym jest wtedy, dwunasty rozdział, Czwartej Mojżeszowej od pierwszego wiersza. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi. Z powodu jego żony Kuszytki pojął bowiem za żonę Kuszytkę. On miał żonę Midianitkę jedną, Keturę, kapłana midiańskiego, pamiętacie, jak opuścił Egipt? I widocznie teraz pojął inną żonę i to do tego, no nie z narodu izraelskiego. Kuszytka, to była Etiopka, kobieta, sądzę o czarnym kolorze skóry. No ale oni... Występowali przeciwko niemu Miriam i Aaron. I popatrzcie, jak mówią. Czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan? Czy nie przemawiał także przez nas? Właściwie mówią tak, Mojżeszu, nie tylko ciebie Bóg używa. Nas też. Nie tylko do ciebie Bóg mówi, do nas też mówi. Mojżesz tego nie kwestionował nigdy ale Mojżesz miał inne powołanie niż oni. Mojżesz miał inne zadanie niż oni i Mojżesz miał inne namaszczenie od Boga niż oni. I Bogu się to bardzo nie podobało. Wystąpili przeciwko Jego słudze, rodzeństwo. Aaron i Miriam, brat z siostrą, wystąpili przeciwko bratu, rodzonemu bratu. Już nie mówię, że przecież... Byli, należeli do Bożego do Bożego ludu i Pan Bóg ich wezwał do siebie na rozmowę i stanęli przed Panem i Bóg im coś wyjaśnia Mówi jeśli jest prorok to mówię do niego przez sny czy widzenia ale nie z Mojżeszem Z Mojżeszem rozmawiam twarzą w twarz Dosłownie to jest taki idiom hebrajski mówię z ust do ust nie w snach widzeniach nie tłumaczę ja mówię do niego wprost i on nie słyszy i rozumie żadnym innym tak nie rozmawia poza tym Mojżesz nie znalazłem bardziej pokornego człowieka od niego to jest świadectwo Boga o człowieku a oni powstali przeciwko temu, którego Bóg powołał na maściu. I Pan odszedł. Tyle, że wiecie, co się stało. Nagle Aaron zobaczył i Miriam zobaczyła, że jest cała pokryta trądem. No i jest rozpacz. I wołają, zgrzeszyliśmy. Zgrzeszyliśmy. Wiecie, kiedy czytałem tą historię wczoraj, dzisiaj, kiedy czytałem to, to człowiekowi mogą iść mrówki po plecach. Oto Bóg jest święty. Nie możesz sobie tak po prostu, o, robić coś, co żywnie sobie uważasz. Kiedy przychodzimy do Boga, kiedy próbujemy, Bóg mówi: Ja chcę, żebyście respektowali to, co ja ustanawiam. Pośród mojego ludu, w moim kościele. I to nie jest tak, że czy respektujemy, czy nie, to tam wszystko jedno. Nie. I Mojżesz się modli. Ten człowiek zawsze się modli. Chcą go kamionować, on się o nich modli. Bóg chce z nimi skończyć, bo już ma ich dość, a on się o nich modli, i mówi: Boże, tylko nie to. Ma prawdziwe serce. Sługi i pasterze. mogliś. No i Bóg mówi: OK. Siedem dni była usunięta z obozu i czekała. Przez siedem dni cały Izrael czekał na Miriam. I po siedmiu dniach została uzdrowiona z trądu. Mogła wrócić do społeczności z Izraelem i mogli iść dalej. Zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi. Zwróćcie uwagę, kiedy zaczynamy wypowiadać się przeciwko komuś, a szczególnie przeciwko bratu, siostrze, tym, którzy są postawieni w kościele, uważajmy na to, w jaki sposób, co my mówimy. W liście Piotra, pierwszym, trzecim rozdziale od dziesiątego do dwunastego wiersza, jest napisane tak: Bo kto kocha życie, chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od złego, a swoje wargi od zdrady. Kochasz życie? Chcesz żyć pełnią życia? Chcesz, żeby Bóg Ciebie błogosławił? Powstrzymaj swój język od złego i od zdrady. W tej czwartej księdze mojżeszowej mamy historię, jak, jak Bóg każe wysłać zwiadowców do Kanaanu. I tą ziemię przechodzą, 40 dni im to zajęło, nie? Przyniesie takie potężne winogrona, one były tak, te kiście winogron, takie duże i te winogrona, że dwóch na na drągach nieśli, prawda, i mówią, ziemia kapitalna. I znowu zaczęło się. Wiecie, co jest w sercu, to jest na ustach. Prędzej czy później to z człowieka się wyleje. I oni mówią, tak, ziemia dobra i urodzajna. To tak. Ale. Zawsze jest jakieś ale. Jest wszystko dobrze, ale jednak Lud tam jest silny, miasta obwarowane i wielkie. Tam są potomkowie Anaka, a więc to olbrzymy, liczący sobie dobrze ponad dwa metry wysokości, potężne chłopiska. I zaczęło się. I lud zaczął narzekać na Mojżesza i na Boga. Po co nas wyprowadziłeś? Jak oni to tam nazwali, tak jak czytamy, z ziemi opływającej w mleko i miód. Egipt, gdzie byli niewolnikami, gdzie jęczeli pod ogromną, yy, zmuszani do ciężkiej pracy, oni nagle tam widzą ziemię obiecaną, piękną ziemię. Znaczy, ziemię może tak, ten Goszen był dla nich dobry, tylko że później stali się niewolnikami. O tym już zapomnieli. I tam jest napisane, zaczęli biadać, narzekać. I rozpuszczali złe wieści. Cały lud się zebrał. I stała się straszna rzecz. Ci ludzie zarazili cały lud Boży swoim narzekaniem, swoją złą wieścią, i mówili: Bóg nas chyba tu przyprowadził, żebyśmy wszyscy poginęli. Popatrzcie, język spowodował, że ludzie, którzy ich słuchali, nagle zawrzeli gniewem i postanowili sprzeciwić się Bogu i mówią wybierzmy sobie innego przywódcę nie Mojżesza i wróćmy do Egiptu Wiecie diabeł bardzo chętnie chce żeby ci którzy poszli za Jezusem żeby z powrotem wrócili do ciemności do grzechu do zła bardzo chętnie i oni tego tam doświadczali Wiecie, jak to się skończyło. Bóg powiedział, nikt z was tam nie wejdzie. 40 lat mieli chodzić po pustyni. Wszyscy mężczyźni od 20 roku życia wzwyż mieli pomrzeć i pomarli na pustyni. Wiecie, nawet tam jest taka sytuacja, że na drugi dzień oni jakby się od, otrząśli i mówią, pójdziemy. A Mojżesz mówi, już nie. Jest coś takiego, że jest czas, kiedy Bóg mówi, jeśli my go nie posłuchamy, możemy coś utracić czasami coś wielkiego i znaczącego, bo okazaliśmy nieposłuszeństwo. Bóg chciał, żeby, żebyśmy posłuchali, a my nie. A później, okej, okay, ale Bóg mówi już nie. Już nie. A później mamy bunt koracha. W 16 rozdziale od 1 do 35, Korach i cała jego grupa to byli lewici, i strasznie czuli się zawiedzeni, że nie mogą pełnić posługi kapłańskiej, tak jak Aro, mieli wyższe aspiracje. A oni tylko mają pomagać kapłanom i mają nosić przybytek i sprzęty przybytku, ale nie mają być kapłanami, sługami. Popatrzcie znowu taka sytuacja. Oto poprzez ich pychę, poprzez ich ambicje nagle stanęli przeciwko Mojżeszowi, bo stwierdzili, oni tutaj takie fajne rzeczy mówią do Mojżesza. Korach zaś, syn Isachara, syna Kechata, syna Lewiego wziął i tak dalej, wziął ludzi i razem stanęli przed Mojżeszem. 16 rozdział od pierwszego wiersza. Towarzyszyli im ludzie z synów Izraela w liczbie 250 książąt zwoływanych na uroczyste spotkania ludzi poważanych. Połączyli się oni przeciw Mojżeszowi i Aaronowi. Dosyć tego powiedzieli. Dosyć tego. Jak oni śmieli w ogóle, ale przyszli bycie Dosyć tego, Mojżeszu, dosyć tego, Aronie. Całe zgromadzenie, wszyscy ci ludzie są święci i pan jest pośród nich. Dlaczego więc wynosicie się nad społeczność pana? Kochani, w zborze wszyscy są święci. Tak? Tak, wszyscy. Wszyscy jesteśmy nazwani świętymi. Ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa, obmyci jego świętą krwią, uświęceni przez niego. Wszyscy jesteśmy nazwani kapłanami, tak? Jesteśmy królewskim kapłaństwem, każde Boże dziecko. Ale nie wszyscy pełnimy te same zadania i funkcje. Dosyć tego. Gdy Mojżesz to usłyszał, padł na twarz, a potem przemówił do Koracha i do całego Jego Zgromadzenia rano Pan wskaże, kto należy do Niego, kto jest święty i może się do Niego zbliżyć. Uzurpowali sobie, zapragnęli innego miejsca niż Bóg im wyznaczył. Zobaczcie, jeżeli nie potrafimy dziękować Bogu za to, kim jesteśmy, co możemy w danym momencie. Gdzie Bóg nas postawił, co możemy robić, jeżeli za to nie jesteśmy wdzięczni? To jesteśmy w bardzo niebezpiecznym miejscu. Jeżeli nie uszanujemy liderów, przywódcy, jesteśmy w bardzo niebezpiecznym miejscu. Zamiast dziękować, zamiast powiedzieć: że Bóg dał mi dobre miejsce, służby, mogę służyć, i chcę być, Bogu być za to wdzięczny i chcę to robić najlepiej, jak potrafię. Oni zapragnęli kapłaństwa. Ktoś może za czegoś zapragnąć. Jeszcze to nie jest czas. Nie potrafi czekać, służyć. I wiecie, jak ta historia się skończyła. Korach, Abiram, Bóg właściwie kazał Aaron Mojżesz powiedział do całego ludu na rozkaz Boga usuńcie się od ich domostw. I tam jest napisane, że ziemia rozwarła się pod nimi i całymi ich rodzinami i pochłonęła ich na oczach wszystkich. Bóg jest święty pośród swego ludu. Amen. Bóg jest święty pośród swego ludu. My czasami zapominamy. Przychodząc przed do zgromadzenia, przychodzimy przed oblicze Pana. On tutaj jest. Ja więc muszę wiedzieć, jak postępować w domu Bożym, jak się zachowywać w domu Bożym. Ale zobaczcie, gdzieś tam w sercu rodzą się ambicje, i później język zaczyna mówić buntować się opowiadać jakieś dziwne rzeczy. Nie będziesz się, Mojżeszu, wynosił. Tak, jakby on się wynosił. Nie będziesz ty tutaj teraz dyrygował jak. Nie! Nie, Mojżesz robił to, czego Bóg od niego oczekiwał, i to wszystko, i przekazywał ludowi. Popatrzcie: początek zaczyna jakby tego niewłaściwego działania, rodzi się w naszych umysłach, sercach. A później zaczynamy wypowiadać słowa, które mają moc albo niszczyć, albo budować, albo błogosławić, albo nie. I teraz wracam do Kolosan 4.6. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. I tam jest użyte takie, to słowo uprzejma. To jest takie piękne greckie słowo haris. Stąd jest łaska. Haris. I to słowo haris, przetłumaczone jako uprzejma, można oddać kilkoma określeniami. To słowo znaczy powab, wdzięk, urok, uprzejmość, przychylność, dobrodziejstwo, przysługa, wdzięczność. Lub dzięki. Czyli moglibyśmy tak ten wiersz oddać. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, wdzięczna, pełna powabu i uroku, przychylna, wyświadczająca dobrodziejstwo, przysługę, okazująca wdzięczność i łaskawość. Chyba byśmy chcieli zawsze przebywać w towarzystwie takiego człowieka, który w taki sposób posługuje się mową i językiem którzy potrafią podnieść drugiego. Ty sobie myślisz, kim ja tam jestem, a on tak ciebie traktuje, tak do ciebie mówi, jakbyś był księciem. Jest tak pełen łaskawości, uprzejmości, delikatności, że czujesz się jak król. Mowa zawsze pełna łaski. Wiecie, takiej mowie nie można się oprzeć w tym pozytywnym znaczeniu. Nikt nie pozostanie nieporuszony, niezachęcony czy też niezbudowany. W liście do Tytusa apostoł Paweł w trzecim rozdziale, wiersz 1 do 3, mówi tak: Przypominaj im, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni i niesworni. Wiecie, kiedyś, jak dzieliłem się na temat budowania Kościoła, to do mnie bardzo mocno przemówiło. Ta ustępliwość. Mamy, rozmawiamy z różnymi ludźmi. I czasami chcielibyśmy użyć mocniejszych argumentów, ale nie tak. I musimy mieć to zrozumienie. Kiedyś sami byliśmy takimi, jak ci ludzie. I teraz powinniśmy nierozumni, niesworni, jak pisze Paweł w liście do, do, do Tytusa. On mówi tutaj, aby nie mówili o nikim źle. I to jest to słowo blasfemo mówić źle. Stąd jest to bluźnierstwo wypowiadać coś złowróżebnego. Profanującego, bluźnić, źle mówić o kimś, rzucać oszczerstwa, spotwarzać, przeklinać. Przypominaj, aby o nikim źle nie mówili, to jest w każdej relacjach jest niezwykle ważne. Wiecie, to wypowiadać coś złowróżebnego. To bardzo często jest w rodzinach. Kiedy rodzice mówią do dzieci, z ciebie nic nie będzie. Ty nic nie potrafisz. Ty sobie nie poradzisz w życiu. Prawda? Nie powinniśmy nigdy tak mówić. Powinniśmy zachęcać, pouczać, ale we właściwy sposób. Bo to gdzieś później siada do serca, do umysłu dziecka, i ono z tym rośnie. I nawet już będąc dorosłym, ono uważa, że. Niewiele osiągnie. To jest jak przekleństwo rzucone. Aby o nikim źle nie mówili. Nie wypowiadali złowróżebnych rzeczy. Nie spotwarzali. To nie znaczy, że nie trzeba napomnieć, jeśli jest potrzeba, ale we właściwy sposób. Aby nie byli kłótliwi. Tacy wojowniczy. W liście do Efezjan 4,29 czytamy, że niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko takie, które może budować, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Charles Spurgeon, taki XIX-wieczny kaznodzieja, powiedział: Języki niektórych ludzi kąsają dotkliwiej niż zęby. Inny człowiek powiedział, język ma kilkanaście centymetrów, a potrafi zabić dwumetrowego mężczyznę. Jest życie i śmierć w mocy języka. A więc, dobrą rzeczą, używajmy we właściwy sposób naszej mowy, naszego języka. Nasza mowa, a jeżeli jesteś Bożym Dzieckiem Odrodzonym, to tym bardziej. Powinna przynosić błogosławieństwo, zachętę, zbudowanie, pocieszenie. Bożą korektę to powinno przynosić, a nie destrukcję, zniechęcenie, śmierć, aby to nie powodowało płacz w naszym czy też w życiu drugich ludzi. Nierozważny w słowach, tak mówi przy powieściach Salomon. Nierozważny w słowach. Tam jest inne tłumaczenie, mówią, plotkarz. Może przeszyć jak miecz. Lecz język mądrych leczy. Jeżeli mówimy prawdę, mamy ją mówić w miłości. Nie po to, żeby kogoś komuś dołożyć, ale aby go z tego wyprowadzić, co jest niewłaściwe. Inne miejsca mówią: Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Słuchajcie, czasami, jak już mówiłem ostatnio, proste słowa, czasami prosta pochwała, drobna, drobna rzecz, gdzie ktoś jest doceniony to powoduje niesamowitą, daje taką siłę temu drugiemu człowiekowi. I chęć do tego, żeby się jeszcze bardziej postarać. Kto pilnuje swoich ust, swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. A jeżeli nie pilnuje, to sobie zgotuje zgubę. Serce sprawiedliwego rozważa co odpowiedzieć, lecz z ust bezbożnych tryska złość. O tym. O tej modlitwie postaw straż przed moimi ustami znajdziemy w psalmie 141 wierszu trzecim. Kiedy ktoś do nas przychodzi i mówi negatywne rzeczy o kimś, co powinniśmy zrobić? Wiecie, takie, też mówią, że to oszczerstwo czasami jak taki miód gdzieś tam spływa do, serc, do serca słuchacza. Chętnie słucha. No, jeżeli tak, to znaczy, że to coś świadczy też o nas. Powinniśmy powstrzymać taką osobę i nie słuchać tego, co mówi. Po prostu, no, dzisiaj to się nazywa asertywność, tak? Wybacz, ale nie chcę tego słuchać. Nie ma go tutaj. Nie chcę tego słuchać. Powinniśmy też napomnieć taką osobę. Przypomnieć jej, że takie słowa mogą wyrządzić wiele szkody. Wiecie, jeżeli tak zareagujemy, sądzę, że ta osoba już nigdy więcej do nas nie przyjdzie sobie poplotkować czy kogoś obmówić. Nie. Bo wie, że nie z nami takie rzeczy. Nie jest to proste, ale jest to, powiem tak, zdrowe, bardzo zdrowe. Dla nas, dla relacji, dla społeczności. Nie powinniśmy dalej przekazywać niczego, co usłyszeliśmy, czegoś negatywnego o innych. I pamiętaj, że osoba, która mówi o innych przed Tobą, plotkuje o innych, Wiecie, plotkować niekoniecznie, że musi kłamać. No, ma taką radochę z tego, że coś może ciekawego powiedzieć. No. Ale Mówi też o jakichś słabościach, o czymś ten. Nikt z nas by tego nie chciał. Pamiętaj, że jeżeli ona to mówi przed tobą, to prawdopodobnie ciebie obmawia przed innymi. Bo taką jest osobą. Jeszcze na koniec powinienem sobie zadać pytanie: dlaczego ona mi w ogóle to mówi? Czy to znaczy, że jestem taką osobą, której ona rozpoznaje, że ja chętnie takie rzeczy słucham? Czy tak jest rzeczywiście? W biurach zapisałem sobie w Stanach Zjednoczonych z dwa, w 2002 roku. Myślę, że to dotyczyło chrześcijańskich pracowników. Pracowali nie, nie, nie tylko sprawy kościelne, ale w ogóle. Podawano, że przeciętny pracownik plotkuje 65 godzin w ciągu roku. Jedna, jedna z firm w Chicago postanowiła stać się strefą wolną od plotek. Wymagają, aby pracownicy nie mówili źle o swoich kolegach za ich plecami. Jeśli cię na tym przyłapią, tracisz pracę. Zamiast wyżywać się na innych, wykorzystując ich słabości, Postanowili, że będą modlić się o te osoby. Radykalnie to zmienia, nie? Przewrotny, czyli mówi tak, za chwilę mówi inaczej. Przewrotny jest obrzydliwością dla pana, lecz szczerzy są jego przyjaciółmi. Strzeż swego serca, oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z od siebie przewrotność wart. Do nas należy decyzja. W każdym razie musimy mieć, musimy mieć tą świadomość, jak potężną bronią, orężem ku dobremu i złemu może być Twój i mój język, nasza mowa. Jest taka historia w Starym Testamencie: Ojciec upił się i leży nagi w namiocie. Ma trzech synów. Jeden, gdy go zobaczył, zaczął się śmiać. I nie wiem, czy tam innych swoich braci nie przywołał, żeby popatrzcie, jak ten nasz ojciec wygląda. Ale tych dwóch wzięło szatę, odwróciło się plecami, żeby nie widzieć ojca w takim stanie. Czy z tą szatą szli przed sobą i go nakryli, zadbali. Potraktowali go z szacunkiem. Wiecie, o kim mówię? O Noem. I o jego synach, Sem, Ham i Afet. I ten, który się śmiał, stracił błogosławieństwo. Drodzy, można mieć rację. Można... Nawet prawdę mówić, tylko Bóg ostrzega nas. Jeżeli widzisz, że ktoś grzeszy, ktoś upada, nie rozpowiadaj tego od razu. Idź go na pomni. Przykryj to. Zresztą Słowo Boże mówi, że miłość przykrywa wiele grzechów. Wszyscy upadamy. Nikt by z nas nie chciał, żeby ktoś rozpowiadał tam nasze jakieś. Upadki, coś niestosownego. Też nie wiemy, drodzy, czasami nie wiemy o tym, że dana osoba, która upadła, dawno pokutowała i Bóg jej przebaczył, a my z tego robimy pożywkę, a Bóg tego nienawidzi. Czas, żebym zakończył. Żebyśmy zakończyli modlitwą. Modlitwą i prośbą, Panie, Daj, abym używał mojego języka, mojej mowy we właściwy sposób, tak aby się Tobie podobać, aby moja mowa przynosiła życie i błogosławieństwo dla innych. Chcielibyśmy powstać. Chcielibyśmy się modlić. Panie, tak dziękuję Ci, że każdy z nas ma ogromne możliwości od Ciebie. Że nasza mowa, to co mówimy, ma ogromną siłę na naszych najbliższych, na ludzi, z tymi, którymi pracujemy, z którymi się spotykamy, na nasze dzieci, ojców, rodzeństwo. Panie, prosimy Ciebie, ojcze, duchu święty, prosimy Ciebie, abyś pomógł nam właściwie używać naszego języka, abyśmy nie byli jak nierozumni, panie. W tym względzie, ale mieli dużo rozwagi, kiedy otwieramy nasze usta. Panie, tak, aby nasza mowa przynosiła życie dla innych, błogosławieństwo od Ciebie dla innych, zachętę, tą świadomość, że Ty jesteś i że Ty miłujesz drugiego człowieka. Błogosław nas, Panie, błogosław nasz język, naszą mowę. I daj nam straż, uwrót naszych naszej mowy, naszych ust, Panie. Boże, tobie niech będzie chwała. Amen.